My już przestali gadać. No to cóż, jeżeli Państwo jeszcze macie do rady jeszcze jakieś zapytania. Punkt piąty, punkt siódmy. A jak nawet nie rozmowa, to chętnie bym poprosiła materiały. To panią Martę prosiłam i pani Marta się nie odezwała, tak między nami mówiąc. Tak, ja chciałam powiedzieć, że ja mogę się odzywać, jak mam coś do powiedzenia. I poprosiłam moich znajomych urzędników, którzy się tym zajmują, i dowiedziałam się, że na 23 stycznia jest termin udzielenia dokładnych informacji i zebrania. W związku z tym informacje na temat wykorzystania dokładnego środków będę mogła dostać z... Tak, ale pani Wanda, ja myślę, że w sprawie, która panią interesuje, to ja już proszę bardzo, o tu jest napisane. Dobrze, zobaczę, ale natomiast mnie interesują wszystkie sprawy, pani Marta. Ja nie jestem jednokierunkowa. W pewnym razie taką jedną, jedyną informację dostałam. Pozostałych informacji nie dostałam. W związku z tym nie mogę ich przekazać, ale obiecuję, że jak dostanę, to powiem. To jest bardzo sympatyczne, natomiast to są mi rzeczywiście wszystkie, ponieważ u mnie, tak jak u pani, ścisły umysł, chodzi mi o to generalnie, czy to, co państwo zgłaszacie do realizacji w ramach rezerwy, ono potem jest rzeczywiście wykonywane. Rezerwy celowe. Mówię o rezerwie celowej. W związku z tym rozumiem też, że jeżeli państwo będziecie chcieli dzisiaj mówić o propozycji na rezerwa celowa na ten rok, to będzie propozycja rady, która potem będzie z mieszkańcami omawiana, tak? Czyli rozumiem, że punkt siódmy też dzisiaj na razie nie możemy powiedzieć, bo państwo to dopiero ustalicie. Tak? Czyli tak, piąty, pani Marto, będzie 23. Zamartuję. Dobra, pozycja piąta. Wszyscy zabrali kartkę. Nie, to moja. Ale proszę pani, tam jest na odwrocie porządek. Pozycja piąta. Dobrze, informacja o wykorzystaniu środków z rezerwy celowej budżetu miasta. Za 2014. Tak, to ja mogę tylko powiedzieć, na co żeśmy... To znaczy, ja wiem, co państwo proponowali, ale jak to teraz w praktyce potem to... Nie, to ja mogę powiedzieć, co nam się udało zrobić, ale bez pieniędzy. A sama jestem żywotnie zainteresowana tym, żeby... Czy złotówka została, rachunki mi... Właśnie, czy złotówka została, czy nie. Bo to ten punkt wiąże się... Czy mogę? Panie Henryku, bo ten punkt wiąże się od razu z następnym. Otóż w ubiegłym roku ze środków rezerwy celowej przeznaczaliśmy pieniądze na następujące rzeczy. Na odwodnienie i uzupełnienie alejek wokół Placu Zabaw Generała Sowińskiego. I tam żeśmy przeznaczyli 50 tysięcy. Z rezerwy celowej. Z budżetu miasta my nie możemy. My jako Rada Dzielnicy możemy przeznaczyć z rezerwy celowej. Przy czym te środki nie zostały wykorzystane, a zostały one przeznaczone za zgodą Rady Dzielnicy na inne cele, które mógł zrealizować Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który zaprosił nas, to było 2 listopada, tak, na spotkanie po to, żeby nam powiedzieć, że nie może zrobić tego, co miał zrobić, ponieważ potrzebna jest WZ-ka. A WZ-ki nie zdążą do końca roku zrobić i nie zdążą światła zrobić do końca roku. W związku z tym zostajemy w sytuacji takiej, że możemy wydać pieniądze na cokolwiek w zasadzie. Na co innego. Na co innego, tak. Ale ponieważ tam wielu mieszkańców zgłaszało różne inicjatywy dotyczące remontów ulic, chodników, to w uzgodnieniu z ADREM-em i z Zarządem Nieruchomości Komunalnych, ponieważ tam ta była kafeteria dość bogata tych miejsc do wyremontowania, to oni to
wyremontowali. To jest jedna z dużych rzeczy. Druga to uzupełnienie placu zabaw w obozie na Popiełuszki. Siłownia, tak jest? Tak, tam nie? Jest... Czy nie ma siłowni? No jak nie ma, jak jest? Jest. Czyli mówiąc krótko, punkt drugi z propozycji podziału rezerwy celowej został wykonany. Tak? Tak. Ścieżka piesza wzdłuż Czechówki. Chodzi mi o takie właśnie informacje. Ścieżka pierwsza wzdłuż Czechówki, to ona będzie wykonana nie wiem kiedy, ponieważ tam trzeba wszystkich... Nie, ona kiedyś się w końcu zrobi, tylko musi się jeszcze dużo wody przez tę Czechówkę wylać. Bo albo się okazuje, że nie wolno, bo teren zalewowy, albo się okazuje, że nie wolno, bo to pas drogowy. Na razie ciśnienie, powiedzmy, też i społeczne nie jest zbyt duże w tamtym obszarze, więc dlatego ten projekt taki jest mało efektywny na razie. Natomiast inny projekt się... To jest mało wyreklamowane, na przykład stoisko z rowerami powinno być gdzieś tam w pobliżu, żeby wytłumaczyć, że nie musi jechać przez Krakowskie, przez rowerem, tylko może sobie wzdłuż Czechówki przejechać. I też do tego zamku, ale do galerii, ale to nie jest w ogóle, o tym się nie mówi, to nie jest reklamowane, więc wszyscy wsiadają na alejach i jadą prosto do przedsięwzięcia. Natomiast tak. Natomiast zrobiona jest inna rzecz. I to są takie inicjatywy, które pojawiały się tu specjalne, że tak powiem, informacja dla pani Kingi Jarmołowicz, które się pojawiały w budżecie obywatelskim z terenu naszej dzielnicy. Pojawiła się, ponieważ był duży projekt z ulicy Skautów, o przebudowę całej ulicy Skautów i ten projekt, mimo że zyskał niewiarygodną w ogóle ilość głosów jak na naszą dzielnicę, bo ponad 10% mieszkańców zagłosowało za tym wnioskiem, to jednak w skali miasta się nie, w dużych projektach się nie zmieścił. To na tym terenie zrobiliśmy to, co w ocenie mieszkańców było najpilniejsze do załatwienia, czyli wyremontowaliśmy tam dwa skwery. Z rzeczy, które nam się nie udały, to nie udało nam się umieścić kamery na skrzyżowaniu Alei Racławickiej i Sowińskiego, równa się na bloku Alei Racławickiej 22. To co to było? Tak, kamery się nie udało zrobić, no bo najpierw nie było, może inaczej, bo jak już się okazało we wrześniu, że tak na pewno chcemy tę kamerę i ten wniosek został, bo najpierw nie było pieniędzy na nią w całości. Bo mogliśmy kupić tańszą kamerę. Było za późno, żeby rozpatrywać. Tak, a później jak już się znalazły pieniądze, to termin już był za krótki. Po terminie było pojazd. Także zostały nam z ubiegłego roku dwie sprawy do załatwienia. Takie właśnie niezałatwione. Z tym, że złożyliśmy od razu pismo z prośbą do Zarządu Nieruchomości Komunalnych, żeby to, czego nie zrobił w roku ubiegłym, czyli odwodnienie i uporządkowanie okolic Placu Zabaw Generała Sowińskiego, zrobił ze środków własnych, zaplanowanych na rok 2015. Czyli nie obciąży to te odwodnienie? No taka była nasza koncepcia, ale nie wiem, czy Zarząd Nieruchomości Komunalnych uwzględnił to w swoim planie. Ponieważ... No i pytanie w związku z tym, czy umieszczasz w roku bieżącym teraz? Tak. Rezerwy celowe. Tak, ale na pewno jest to do załatwienia. Ja myślę, że do spotkania z mieszkańcami, którego termin chyba sobie jakoś uzgodnimy niebawem, że będziemy mieli jasność już, co oni tam w tych budżetach swoich pochowali, pozaszywali, w którym miejscu.
Ja myślę, że już skończymy to tak. Biegły lokal. Teraz tutaj ten siódmy, jak pani mówi. No, to, co on domina. Zostało dwa. No. Dwa z ubiegłego roku do załatwienia. Tak. A tutaj ten punkt numer 7, przewodnictwo przeznaczenia środków z rezerwy celowej z budżetu miasta Lublin na terenie dzielnicy Wieniawa na rok 2015. No. Dwa, czyli plac i co jak.